Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy update na Newswire, że dosłownie zostało napisane, co trzeba zrobić, żeby dostać sobie tę koszulkę, o której wspominałem wczoraj. I ze mną są właśnie lampiony dyni. I niestety wiadomość jest, dla wielu będzie raczej mocno, no nie fajna, bo myślę, że takie lampionki będzie się zbierało dosyć długo. Myślę, że te 200 lampionów zajmie ponad 2 godziny, jak nie, może 3 godziny po tą koszulkę. Ale no, one są niby blisko siebie, także no nie by to tak, ale obstawiam, że gdzieś z 2-3 godziny będzie się to zbierało. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, gdyż na mapie jest rozsianych tych lampionów 200. Żeby dostać tę koszulkę, musicie zebrać tych lampionów w ciągu jednego dnia, właśnie 200. Dokładnie. 200 w ciągu 24 godzin. Czyli jeżeli żeście zbierali jednego dnia, nie wiem, dzisiaj mamy piątek, jest 13. Musicie zebrać do soboty do 13. Wszystkie 200 lampionów. Ja powiem tak, nie? Czy koszulka jest tego warta, żeby zbierać te lampiony? Musicie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy to jest warte. Moim zdaniem... No, tak... Myślę, że właśnie dźwięki z tej maski to jest tyle, co Rockstar ma do powiedzenia na temat tej koszulki. Po prostu się z was śmieje, że ktoś to będzie chciał zbierać tyle. Ale... No cóż, no. Ja nie wiem, na początku uważałem, że wiecie, codziennie po 10 se zbieramy. Też dostaniemy, że chodzi, żeby po prostu zebrać 200 lampionów. Jednego dnia na przykład więcej se zbierzesz, innego mniej. Ale że na przykład codziennie se będziesz tego zbierał po 10 i będzie dobrze. No jak widać, nie jest dobrze. Do tego też jeszcze jedna rzecz na temat eventu z UFO. A właśnie, co do mapki, to tak czy siak, jeżeli ktoś chce zbierać sobie te lampiony, tak jak i UFO, to będzie mapa w opisie oczywiście. UFO się pojawia, ja się tam pomyliłem mówiąc, że od 20 października, jednakże się pojawia od czwartku, codziennie się tam będzie pojawiało to UFO. I generalnie też na mapce będzie zawsze zaznaczona lokalizacja dzisiejszego UFO, gdzie jest. I Rockstar rzucił takiego właśnie, napisane nie swoje, że jeżeli ktoś zrobi zdjęcia tych wszystkich tych UFO, no to wtedy dostanie jakąś tam nagrodę. Nie wiem, czy jest ta nagroda szczerze gdzieś tam znana szerzej, czy też i nie. Bo po prostu będzie się UFO pojawiało, trzeba zrobić UFO zdjęcie i w sumie na tym. UFO się pojawia o godzinie 22. Jestem bardzo, bardzo blisko tutaj. Gdzieś spawnu, bo gdzieś to mniej więcej chyba dzisiaj jest chyba tutaj, gdzieś jakoś, gdzieś w tych okolicach. No generalnie na mapce sobie możecie zobaczyć. Zastanawiam się, czy w sumie nie wrzucać na przykład shorta lokalizacji UFO dzisiaj, bo jeżeli trzeba to zbierać, to na przykład zrobić, nie wiem, hashtag 2, że to jest UFO numer 2, czy tam, nie wiem, na przykład UFO numer 1. Wiecie, coś w tym stylu generalnie. Wiem, że te UFO też będą się powtarzać, więc jeżeli ktoś tam pominął jedno, no to na pewno nie ma problemu, one się powtórzy, ale które się powtórzy, nie wiadomo, może na przykład jakiegoś dnia, na przykład 2 się pojawią, czy wiecie, coś w tym stylu. Nie jest powiedziane, że nie, może na przykład 2 się pojawią, czy tak może być. Albo na przykład jednego dnia pojawi się na przykład 17 tych UFO. Na przykład do nawiązania poprzedniego roku też taka była sytuacja, że jednego dnia po prostu był nalot tych UFO, było tego po prostu. I teraz jest 22, także sobie zobaczycie, jak to UFO wygląda, co trzeba w sumie zrobić i tyle. Przejdziemy sobie do następnych aktywności. No i dobra, mamy 22, to teraz... No i musimy zrobić sobie zdjęcie UFO. Nie wiem, czy szczerze z tej odległości wystarczy. Zaraz zobaczymy. Spróbuję zrobić zdjęcie. Przybliżę tam na maksa do tego UFO. Czy zaliczy? O, widzicie, mamy. Wyślij do Megi. Pyk. I dostałem 15 tysięcy. I jak tu widzicie, też mam informację z fotografu i wszystkie, aby dobrać dodatkową nagrodę. W sumie zobaczę, czekajcie. W sumie to myślę, że to jest na... Zaraz uda mi się znaleźć, poczekajcie chwilę. Okej, sprawdziłem sobie generalnie za zdjęcia tych UFO, po czasie dostaniemy różnego rodzaju fanty w postaci, wiecie, jakichś tam AirPodsów, jakichś czapek, tatuaży i tak dalej. Ale generalnie myślę, że sam event sobie jest dosyć interesujący. Jest 17, znaczy generalnie jest 25 dni, w których będzie się pojawiało to UFO, no i jest 17 ich różnych. Znaczy 17 dni jakby jest. No ale mówię, zobaczymy. Mówię, może jakiegoś dnia, mówię, na przykład kilka ich będzie się pojawiało, żeby można było sobie nadrobić, jeżeli ktoś zepsuł. Bo myślę, że no raczej wątpię, że Rockstar będzie chciał tak zrobić, żeby garstka osób na przykład zebrała wszystko, a reszta też i nie. Że chce, żeby jak najwięcej osób to zebrało. To wie, jak będzie, zobaczymy sobie w czasie. Dobra, więc przejdźmy sobie do tych następnych rzeczy. UFO żeśmy zamknęli, wiemy na temat UFO, wiemy gdzie szukać sobie informacji o UFO, tylko niestety sami sobie musimy zapisywać, które żeśmy zrobili, a które też i... Okej, kolejną rzeczą jaką jest, to są maski do zebrania. Są trzy maski do zebrania, tutaj pokażę wam właśnie screena, o jakie to chodzi. I
jakie to są zadania, żeby je po prostu sobie wykonać. Jedno z najprostszych zadań to zwyczajnie musimy być sobie... Wchodzimy na przykład w SecuroServe, jesteśmy jako prezes. Jako prezes trzeba wziąć i zatrudnić kogoś. Jako, że to jest sesja dla zaproszonych, no to no nie ma ludzi, więc... Ale też jeżeli ktoś wiezie, nie ma znajomy, znaczy nie ma aktualnie kto z nim jakby grać w tę grę, no zawsze możecie na przykład dołączyć na jakiś napad, wtedy wrzuca was do organizacji i dostaniecie wtedy to. To jest taki trik, że wchodzicie na jakiś napad, w sensie kasyno, a kasyno to będzie, napad z bazy, Cayo Perico, mówię, jakikolwiek z tych was rzuci wtedy do organizacji, to dostaniecie sobie wtedy to. Jeżeli chodzi o jedną z masek, to w zasadzie dostaje się ją tylko za samo wejście do gry, która jest właśnie z trybu z Dzień Sądu. Więc to jest też prosta sprawa, mówię, wchodzimy do gry, w sumie dostajemy od razu. Jednakże jest jeszcze jedna do zdobycia, myślę, że najtrudniejsza w sumie ze wszystkich, jaka będzie, znaczy najtrudniejsza, bo musimy zrobić coś więcej niż minutę roboty, dlatego no tutaj jest, no mówię, tym trochę większy problem, ale mianowicie musimy zrobić sobie sprzedaż ładunku, czyli z magazynu paczek. Trzeba sprzedać jakąkolwiek sobie paczkę, żeby no móc dostać sobie tę maskę. W sumie możemy to zrobić od razu. Nazwijmy, że maskę z jedną sobie zostawię, bo na pewno jakiś tam napadzik się zrobi, to padnie przy okazji. Więc sobie polećmy do jakiegokolwiek magazynu i zróbmy od razu sobie tą sprzedaż. Nie wiem, może mam na przykład gdzieś jedną paczkę. W sumie? No nie, w sumie nie. To tego dalej nie będzie działał Terabyte. Nie było w sumie informacji na temat Terabyte'a, czy w ogóle on jeszcze działa na sesję zaproszonych. Dobra, chyba w tym magazynie cokolwiek będę miał. Nie wiem, w sumie zobaczę. Bo autentycznie przyznam... Nie wiem. Nie wiem, czy coś mam. Dobra, od razu od ciebie tutaj co jest. Ja kliknę, żeby sobie kupić ładunek. Może coś przyniesie więcej, może się będzie opłacało. Ile tutaj mam? Mam dwie sztuki. No, no to nawet idealnie. O, proszę, mamy łódź. A, jeżeli ktokolwiek by się pytał na temat expa z tego, to też bardzo dużo expa się dostaje z tych misji. Mniej więcej za sprzedaż chyba po 10 tysięcy wchodzi. To jest całkiem sporo, ale mówię, głównie jeżeli chodzi o level, no to nie wiem szczerze, na czym się najszybciej wbija poziom. No, znaczy poza oczywiście pojotlami, ale to jest też czasowo ograniczony event. W sumie niedługo się pojawią, no, bo jest w sumie październik, to więc niedługo się w sumie te pojotle pojawią. Więc jak ktoś bardzo by potrzebował levela wbić, chociaż mówię, gdzieś tak do chyba 120, to jest tam 150 chyba wystarczy. Znaczy, niby według jakiejś tabelki chyba to nie był, chyba 200 to był level. Powyżej 200 już w sumie nic się nie zmienia. Ja mam prawie, że 600, nie? No po prostu sobie wchodzi, bo se wchodzi, bo nie wiem, bo se wchodzę na jakiś tryb czasami, nie wiem, coś tu se zagram. Jakby to po prostu sobie wchodzi, nie? Nie wbijam tego, nazwijmy to, jak najszybciej jak się da. Nawet się na tym w ogóle nie skupiam, po prostu sobie wchodzi, bo coś robię w tej grze. No i dobra, sprzedaliśmy sobie ładunek. Znowu coś tam weszło. Expa dużo, mówię, 10 tysięcy ponad wchodzi i do tego będzie, do tego maska się odblokowała. Widzicie, mamy kolejną maskę z tego powodu, nieźle. Dobra, i możemy sobie wyjść. A, możemy wyjść, bo jesteśmy w aktywności przecież. I to jest tyle, jeżeli chodzi, właśnie mówię, tutaj o takie maski różnego rodzaju, bo już mamy. Bo już to mamy jakby zrobione, czyli to już jest aktywność zrobiona. Kolejna sprawa. Znaczy to już mówiłem, ale też nazwijmy, że dla formalności się powtórzę, czyli mamy stworzone nowe aktywności. Walka o przetrwanie, jak widzicie jest na premie razy 2, można niby sobie zagrać. Oraz to chyba jest, tryb cały oprawca jest na premie razy 2, ale generalnie nie są te, nie ma nic zagrania za to, w sensie nie ma jakiegoś darmowego hajsu, że nie wiem, w stylu 200 tysięcy czy cokolwiek, nie ma za to darmowego hajsu, więc... Jeżeli ktoś sobie chce sobie zagrać jakieś misje halloweenowe, czy coś w tym stylu, no to została taka rzucona możliwość, że można sobie ponownie zagrać. I zapewne zgaduję, że te tryby będą do końca tam Halloween, jak to tam po prostu będzie wychodziło w kalendarzu. Tak samo pojawiły się nowe tryby z akcji społeczności. W sensie tutaj mamy wyścigi, mamy, mówię, no, kolejne wyścigi kaskaderskie. W sensie nowe są tylko na premii razy 2, o, tak żeby powiedzieć. I ja sobie wezmę, odpalę to, bo jestem ciekaw. Przejadę sobie jedno okrążenie, jak wygląda ta mapa. I wydaje mi się, że na tym będzie w zasadzie można to zakończyć. To jest oczywiście za akcję społeczności, żeby powiedzieć, nic za to nie ma. Po prostu
jest i tyle. Tak naprawdę po prostu to jest i tyle, no. Jak chcecie, możecie sobie zagrać, jeżeli nie, no to nie. I sobie na tym koniec. Rockstar nawet nie zachęca, dając darmowy hajs. Jak byłby darmowy hajs, no to wiecie, ludzie by inaczej na to spojrzeli, bo zawsze za wbicie ktoś chce zarobić sobie hajsik. A tak myślę, że po prostu będzie mniej chętnych. Dobra, więc ścigamy się generalnie formułami po piasku. Nawet nie wiem, czy wybrałem dobry bolid, bo ja chyba mam w ogóle wszystkie bolidy. Co by ciekawe, czy na tych mapach w ogóle można zrobić rekord świata? Znaczy widzicie, jest rekord. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście jak one doszły te mapy, to czy można naprawdę zrobić rekord świata po prostu. Także normalnie. To się osiągnięcie mam na myśli, osiągnięcie z rekordem świata. Czy jest w ogóle możliwe? Niby tak, bo to jest jako oficjalna mapa od Rockstara, więc w zasadzie ja akurat nie mam rekordu świata. Chociaż nie wiem, czy samemu nawet da radę zrobić samemu sobie rekord świata, czy muszę się z kim ścigać. Ale w zasadzie w sumie na tych mapach społeczności jest coś takiego możliwe. No dobra, no w każdym razie tak się prezentuje ta mapa Open Wheela na... No może być, no. Nie będę mówił, że jest jakaś zła ta mapa. Naprawdę jest w porządku ta mapa. Jedziesz po prostu po piasku i na tym koniec, no. No i w zasadzie chyba to jest tyle, jeżeli chodzi o te dodatki, czy o dodatkowe rzeczy, no bo koszulkę wiemy, jak to wygląda z nią sprawa. Wiemy na temat nowych mapek, nowych trybów, nie ma darmowego hajsu, jest tylko premia na paczki. W zasadzie w sumie to jest tyle. Także, no co, to by było na tyle. Do następnego, cześć.